Nagrywając tutaj w tym miejscu, mam takie poczucie, że cała przyroda, wszystko co jest na ziemi, wszystkie rośliny, drzewa, ptaki, szczególnie w tym miejscu, chcą oddać chwałę Panu swoim pięknem, swoim śpiewem. My możemy też podziwiać to, jak to stworzenie oddaje Bogu chwałę. Kochani, posłuchajcie proszę dzisiejszego słowa. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Jakiego Jezusa dzisiaj tu spotykamy? Popatrzmy najpierw na Niego. On nam wyznacza drogę. Ja widzę tu Jezusa, który przede wszystkim ma relacje, któremu zależy na tym, żeby być blisko swojego Ojca. Z Niego czerpie siłę. Dla mnie bardzo ważne jest tu słowo Ojciec. Jezus mówi do Boga: Ojcze, niech się święci Twoje imię. I kiedy uczniowie proszą, by nauczył ich, jak mają się modlić, to On się dzieli tym. On pozwala też nam mówić do swojego Ojca: Ojcze. Razem z Jezusem mówimy tą modlitwę: Ojcze. I może być tak, że kiedy wypowiadamy ją codziennie, to staje się ona taka troszkę może nudna, może nie myślimy o tym, co mówimy. A tutaj w tym zapisie, w Słowie Bożym, jest troszeczkę inaczej sformułowana i myślę, że to nam odświeża spojrzenie. Odświeża nasze spojrzenie na Ojca i na tą modlitwę. Bo słowo, pierwsze zdanie mamy: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Jezus uwielbia swojego Ojca. Oczekuje królestwa. To jest modlitwa, którą codziennie możemy się wpisać razem z Jezusem, prosić o to. Kochani, zapraszam Was do tego, byście też z odwagą i z miłością mówili do naszego Boga: Ojcze, razem z Jezusem, który jest naszym bratem. Nasz Ojcze, uwielbiamy Cię w każdym dniu. Prosimy Cię o Twoje królestwo. Prosimy, by Twoje imię było wywyższone pomiędzy wszystkimi narodami. Prosimy, Panie, by zapanował Twój pokój. Aby ludzie poznali, że Ty jesteś Bogiem pokoju i miłości. Nade wszystko, Panie, w naszych sercach. Niech zapanuje Twój pokój. Nasz dobry Ojcze, o to Cię dzisiaj prosimy. Dla nas i naszych bliskich. Trzymajcie się, kochani. Niech Pan Was umacnia. Dajcie się ukochać. Do zobaczenia.